Słuchajcie, jestem Ross, a dzisiaj wyjaśnimy sobie, co takiego wydarzy się 8 tygodnia Friday Night Funkin, jakie będą tam postacie, jak będzie wyglądała fabuła, także oglądajcie uważnie. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subujecie, to strzelajcie suba na kanale, ten czerwony guzik na dole, ponieważ ponad 60% z was jeszcze tego suba nie strzeliła, także do dzieła, a my zaczynamy ten materiał. Na chwilę obecną mamy informację dotyczącą miejsca w czasie, kiedy dzieje się ósmy tydzień. Jak pewnie wiecie, tygodnie nie są po kolei. I tak jak mamy siódmy tydzień, gdzie znajdujemy się w jakichś górach i gdzie walczymy z tankmanem, to nie wiadomo jak tam się dostaliśmy. Cóż, jak tam się dostaliśmy, dowiemy się w ósmym tygodniu, ponieważ jeżeli chodzi o kwestię czasową, to ósmy tydzień będzie działo się przed siódmym tygodniem. Nie wiemy, czy będzie jeszcze dziewiąty tydzień. Ten dziewiąty tydzień również będzie przed 7 tygodniem, ale raczej nie, wydaje mi się, że ósmy tydzień będzie przed siódmym, no i od tego siódmego tygodnia będziemy wiedzieli jak będzie się toczyła akcja dalej, bo prawdopodobnie dziewiąty tydzień będzie zdradzał nam akcję, która dzieje się po siódmym tygodniu. Sam deweloper naszej gry, jeżeli chodzi o informacje dotyczące update'u, to wprowadza je dosyć, tak można powiedzieć, zagmatwanie, dosyć tak tajemniczo. Wiemy, że pojawi się dużo nowych kul piosenek, że będzie nowa postać, że będzie ogólnie dużo rozwinięcia fabularnego, oraz ogólnie ten tydzień będzie dosyć długi i dużo będzie się tam działo, oraz zapowiedział całkiem nową rzecz, którą wprowadzi do gry, a mianowicie levele. I tutaj ta informacja została przedstawiona. W taki sposób, że przez społeczność została odebrana w dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że te levele to dla graczy po prostu jakiś nowy tryb, gdzie będzie można walczyć z postaciami, czy ogólnie będzie jakoś inaczej wyglądał, jakieś miksy, piosenek i tak dalej. To jest jedna opcja. I druga, która najbardziej do mnie przemawia, że nowe levele to bardziej chodziło o nowy level gry, nowy poziom, czyli ogólny, można powiedzieć, remodel całej gry, ogólny update całego Friday Night Funk. I na czym miałoby to polegać, już wam w skrócie wyjaśniam. A więc, jak pewnie wiecie, ostatni update, kiedy dodano siódmy tydzień, był bardzo dawno temu kilka miesięcy temu. 8 tygodnia od tego momentu nie ma i już Wam wyjaśniam, dlaczego tak długo wychodzi 8 tydzień. Myślę, że wprowadzają wraz z 8 tygodniem właśnie nowy poziom gry. W 8 tygodniu myślę, że będzie nie tylko możliwość oglądania scenek i grania piosenek, ale ogólnie, fabularnie wszystko tam będzie rozwinięte. Możliwe, że postacie będą miały jakieś głosy. I do tego widzowie, myślę, że w momencie, kiedy zostanie dodany ósmy tydzień, to będzie ogólny update całej gry, czyli innymi słowy, uzupełnienie cutscenek, uzupełnienie historii gry, czyli po prostu edycja, update wszystkich tygodni. Każdy tydzień być może zostanie wtedy rozwinięty, do każdego tygodnia dojdą nowe cutscenki, no i dojdzie wtedy też do tych oczywiście tygodni widzowie, jakieś nowe utwory. Tak więc widzowie, jak sami słyszycie, nowy poziom gry oznacza taki wielki, generalny update. Nie tylko możemy liczyć na jakieś nowe tryby, nowe cutscenki, to być może pojawią się jakieś nowe utwory i myślę, że fabularnie wszystko to będzie wyglądało fajnie. Takie update'y w grach się już zdarzały, m.in. z takich gierek, które oglądaliście na moim kanale, to w Pigi mieliśmy coś takiego, że były normalnie cutscenki, wszystko się działo i każdy tydzień był coraz bardziej rozwinięty, aż w pewnym momencie był update i poprzednie tygodnie zostały jeszcze bardziej fabularnie rozwinięte. No i myślę, że Friday Night Funkin będzie podobna akcja, i te tygodnie, które mają mało fabuły lub ich fabuła jest mega krótka, zostaną rozwinięte o kadcenki, jakąś dodatkową fabułę. I fajnie, jakby też dodali jakieś sekrety i tajemnice związane z tygodniami. Wiecie, jakieś tutaj można powiedzieć nieścisłości są, ale jakby dać jakieś sekrety, które społeczność musiałaby rozwiązać, to nie tylko gra by zyskała na popularności, ale też myślę, że zaangażowalibyśmy się w odkrywanie różnych tajemnic naszej gry. Także taki update też byłby spoko. Jednak co czeka nas w ósmym tygodniu, widzowie? Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o ósmy tydzień, to z przecieków wiemy, że fabuła ma wyglądać tak, że niby rodzice naszej dziewczyny organizują dla nas wakacje. Mają to być dla nas wakacje marzeń i oczywiście się zgadzamy, jednak te wakacje to jest tylko taka zmyłka, ponieważ prawdziwy cel rodziców dziewczyny jest totalnie inny: chcą nas się pozbyć, chcą nas zlikwidować. Dlatego te całe wakacje to jest taka pułapka, w której mamy zginąć. Ale oczywiście pewnie przetrwamy. Na chwilę obecną nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądała nasza podróż, jednak wiemy, że będziemy podróżowali samolotem. Nie wiemy, czy w tym samolocie ktoś poza dziewczyną będzie, czy tylko nasza tutaj dwójka, czy może jeszcze będą jacyś inni pasażerowie. Jednak wiemy, że jest to samolot załatwiony przez rodziców naszej dziewczyny i ten samolot ma wadę, a mianowicie musi się rozbić. W sensie jest zrobiony tak, że się na 100% rozbije. Nie wiemy dokładnie, czy. Yy, Samolot sam w sobie ma wadę, czy tam bombę podłożyli, czy jak to wygląda, ale wiemy, że ten samolot ma się rozbić i w efekcie my mamy zginąć, a dziewczyna ma przetrwać. Nie wiemy też, jak to będzie wyglądało, że ona ma to przetrwać, ale być może jest to związane z jej demonicznymi mocami, bo generalnie dziewczyna jest demonem, my jesteśmy człowiekiem, więc być może jak samolot się rozbije, to jej nic się nie stanie, a być może jakoś inaczej to wykmienili. Nie znamy szczegółów tego planu, jednak wiemy, że będą nas próbowali zabić e, samolotem i to dosłownie chcą rozwalić nam samolot podczas lotu i jeszcze przy tym zapewnić bezpieczeństwo swojej córce. No, myślę, że dosyć pokręcony plan. Oczywiście, jak to z planami rodziców dziewczyny, jeżeli chodzi o te próby załatwienia boyfrienda, no nie wypaliło. Nie wypaliło. Samolot się rozbija. Oj, tak to się udało. Generalnie chcieli rozbić samolot tylko dlatego, że jak rozbił się samolot i chłopak by zginął, to w sumie oni nie są winni. Dziewczyna by się raczej nie domyśliła, no bo jak oni mogli sprawić i przewidzieć, to, że samolot się rozwali, dlatego to był plan idealny. Jednak nie wyszło. Przeżyli ten wypadek, rozbyli się na pustyni w bazie wojskowej, i dlatego też wiemy, że po tym dzieje się siódmy tydzień, po ósmym tygodniu, ponieważ w siódmym tygodniu no jesteśmy w bazie wojskowej na jakiejś pustyni, więc w sumie wszystko się fabularnie tutaj na chwilę obecną klei i zgadza. Natomiast jeżeli chodzi o przeciwnika, jakiego będziemy mieli w ósmym tygodniu, to na chwilę obecną wszystko wskazuje na dziewczynę z kasetą. Nie wiemy, czy pojawi się ktoś inny, ktoś dodatkowy, jednak na chwilę obecną wszystko wskazuje na nią, także jestem ciekawy, jak to wypali, jak będzie wyglądała walka, no i oczywiście ile będzie tych piosenek, czy to będzie jeden utwór, czy może dwa, a może jeszcze więcej. Cóż, zobaczymy, kiedy wyjdzie nasz ósmy tydzień. Jeżeli chodzi o postacie, które tam się pojawią, ma pojawić się też Piko. Co wyjaśnia jego pojawienie się w siódmym tygodniu. W siódmym tygodniu mogliśmy zauważyć Piko i powiecie, co Piko robi na jakiejś pustyni, bazie wojskowej, skoro lecieliśmy samolotem. Nasz ojczulek, a w sumie to ojciec naszej dziewczyny, wynajął Piko, żeby nas śledził i potwierdził informację o tym, że się rozbiliśmy i że dziewczyna przeżyła, a my zginęliśmy. Cóż, my to przeżyliśmy, ale z uwagi na fakt, że nas śledził, to znajdował się z nami w w samolocie. W efekcie kiedy samolot się rozbił, to on znajdował się z nami. Dlatego teraz na pustyni w 7 tygodniu on się znajdował. Czy w 8 tygodniu będziemy go widzieli prawdopodobnie w kaccenkach? Czy z nim będziemy walczyli? Raczej nie, raczej będzie gdzieś się w tle pojawiał i jakiejś walki takiej bezpośredniej z piko w 8 tygodniu nie będzie. Myślę, że tylko tak w tle będzie się pokazywał I ewentualnie jakieś kaccenki fabularne, które zdradzą nam informację o tym, że ojczulek wynają go po to, aby śledzić nas i potwierdzić informacje o naszej śmierci. A wy, widzowie, jakie postacie jakie wydarzenia obstawiacie na ósmy tydzień? Dajcie znać koniecznie na dole w komentarzu. No i zerknijcie do opisu materiału, ponieważ w opisie znajdziecie linki do moich pozostałych kanałów.